że mogę w katedrze świętego Jana Chrzciciela, tuż obok siedziby Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy i strażniczki Polski, głosić jej chwałę. Tematem naszego spotkania, głównym tematem naszego spotkania miała być moja opowieść o tym, jak Matka Boża dwukrotnie pojawiła się bolszewikom 14 i 15 sierpnia 1920 roku. I to zjawienie się Bogu Rodzicy spowodowało panikę, przerażenie i ucieczkę. Oczywiście nie wszystkich bolszewików, bo nie wszyscy Matkę Bożą widzieli, ale było to rzesza ludzi, która Matkę Bożą widziała i jej się przeraziła. Ale sytuacja, jaka jest w tej chwili, no nie tylko w Polsce, na świecie, w Europie, to znaczy koronawirus, zmusza mnie do zaczęcia tej opowieści od cudu, jaki wyjednała Matka Boża dla Warszawy, a był to cud uchronienia od zarazy. I od tego chcę zacząć, żeby potem przez wszystkie inne sytuacje i cuda Matki Bożej przejść do Bitwy Warszawskiej. Także odwrócimy kolejność mojego wystąpienia. Proszę Państwa, jest XVII wiek, król Władysław IV postanawia podnieść poziom oświaty w Polsce i w związku z tym zaprasza do Warszawy księży pijarów. Dlaczego zaprasza Włochów, prawda? W Polsce też były szkoły jezuitów, więc nie można powiedzieć, że u nas oświaty w ogóle nie było, ale dlaczego zaprasza właśnie z Włoch księży pijarów? Otóż Hiszpan Józef Calasanzius posługiwał w Rzymie, w najuboższej dzielnicy tego miasta, na Zatyczu, w kościele świętej Doroty. Nauczał dzieciaków, które się, że tak powiem, bezpańsko biegały po ulicach, nauczał katechizmu, a później zaczął po prostu dawać im lekcje. Założył szkołę pijarów. Czym się one różniły od tych, które były w Polsce? Przede wszystkim tym, że były to szkoły bezpłatne i każdy mógł do nich trafić, nawet z najodleglejszych zakątków Rzeczpospolitej, ponieważ przy szkołach były konwikty, czyli internaty. I takie dzieci miały po prostu gdzie mieszkać. Podczas nauki były żywione, także to nie było największe nowum. Największym nowum było to, że były to szkoły bezpłatne. Więc Władysław IV sprowadził te bezpłatne szkoły, tak to w cudzysłowie ujmę, do Polski i święty Calasanzius przysłał swojego tutaj, że tak powiem, przedstawiciela, który miał tę szkołę organizować. Był to ksiądz Jacynt Orselli. Orselli, jadąc do Warszawy z Włoch, odwiedził Jasną Górę i był po prostu wstrząśnięty, mimo że był przyzwyczajony do wspaniałych kościołów Rzymu i wod, które wokół obrazów były w Rzymie rozwieszone, ale to, co zobaczył na Jasnej Górze, to go po prostu poruszyło. Napisał w liście do dzisiaj zachowanym, że ten obraz doznaje niezwykłej czci w tym narodzie. I tak sobie pomyślał, że on też by chciał, żeby tam,
swoją szkołę w tej nieznanej Warszawie, był jakiś cudowny obraz Matki Bożej, który byłby tak czczony, tak kochany, jak obraz jasnogórski. Proszę Państwa, przybył do Warszawy, zajął się organizacją tej swojej szkoły, otrzymał od króla Jana Kazimierza kościół przy ulicy Długiej, obecnie jest to kościół garnizonowy, tam miał swoją, to był, że tak powiem, kościół PR-ów, no i rozglądał się za obrazem, który mógłby patronować jego szkołę, jakiś cudowny, wspaniały obraz. No niestety w Warszawie takiego obrazu nie znalazł. W tej sytuacji wyciągnął z filaresu obraz Matki Bożej Faenckiej od zarazy. To jest niezwykły obraz, ponieważ został namalowany na podstawie widzenia, jakie miała Joanna de Postumis podczas zarazy w miejscowości Faenca około 1400. Proszę Państwa, kiedy Joanna de Postumis siedziała w kościele i błagała ze łzami w oczach Matkę Najświętszą, żeby się ulitowała nad prowincją Emilii Romani, tam gdzie notabene teraz jest koronawirus, błagała Matkę Bożą o ratunek dla ludu, bo to były czasy, kiedy nie było żadnych leków. Tak jak i w tej chwili nie ma szczepionki, nie wiadomo jak leczyć. Tak samo było w tych dawnych wiekach. Jedyne, co można było zrobić, to tak jak w tej chwili, jedynie myć ręce, usta, przecierać tęgim octem, czyli o dużym stężeniu, no po prostu jako środek odkażający ocet był używany, a drugim środkiem było okadzanie. Więc octem to podłogi, ściany w pokojach, gdzie ktoś zmarł, a okadzanie, no jest nawet przysłowie, jak umarło i okadziło. Niewiele na zarazę mogło pomóc. I kiedy Joanna de Postumis w kościele dominikanów zalana łzami błagała o ratunek dla miasta Faenza, ukazała jej się Matka Boża i ukazała się w takiej właśnie, jak widzimy tutaj, postaci. Miała w dłoniach, miała przede wszystkim rozszerzone ręce, tak jak widzimy na warszawskim obrazie, płaszcz szeroko rozpostarty, tak zwany płaszcz opiekuńczy, którym jak gdyby odgradzała od zarazy, że tutaj mogły się schronić po prostu jej dzieci, chroniła od zarazy i w ręku miała połamany strzał Bożego gniewu, który wywołał właśnie tą zarazę i odezwała się do Joanny de Postumis, prosząc, aby przez 3 dni przez ulicę miasta Faenza przechodziła procesja błagalno-pokutna. I po tych 3 dniach Matka Boża obiecała powstrzymanie zarazy. Joanna de Postumis pobiegła natychmiast do biskupa, przedstawiła swoje widzenie i następnego dnia już ruszyła pierwsza procesja ulicami miasta Faenzy. Proszę Państwa, ta choroba, która opanowała Emilię Romanię, zostawiała na ciałach zmarłych czarne plamy. Po tych 3 dniach procesji pokutno-błagalnej, proszę Państwa, nikt więcej z powodu zarazy nie umarł. Było to ewidentne, ponieważ
jak mówię, choroba zostawiała te ślady na ciele i można było łatwo rozpoznać, czy jest to śmierć z przyczyn naturalnych, czy też z powodu zarazy. Proszę Państwa, historia się powtórzyła w mieście Faenza po 240 latach. Znowu doszło do zarazy, znowu była procesja trzydniowa pokutno-błagalna i znowu Matka Boża cofnęła tą zarazę, ale więcej, tutaj już ten cud był bardziej spektakularny, bo nawet osoby, które już były chore i były w stanie agonalnym, odzyskały zdrowie, więc komisje przybyły i badano, po prostu był proces kanoniczny na stwierdzenie cudu i obraz na prawie papieskim, bo 1630 roku były już wydana bulla papieża, która mówiła o warunkach, jakie musi spełnić obraz, który może być koronowany, więc pierwszy warunek to to, że jest czczony obraz przez długi okres czasu. No i cuda. I tutaj obraz 240 lat odbierał cześć, a jak mówię, ten kanoniczny proces dowiódł cudowności uzdrowień. I Matka Boża łaskawa została koronowana właśnie w Faenze. I ten obrazek miał przy sobie ksiądz Orselli, ponieważ pochodził z miasteczka Brindisi, właściwie z osady Brindisi, położonej tuż przy mieście Faenza. W Warszawie odszukał malarza, który młodego malarza, który malował na potrzeby dworu królewskiego, dał obrazy i prosił o wykonanie właśnie kopii czy repliki tego obrazu. Nie będziemy wchodzili w szczegóły. Obraz oczywiście warszawski różni się od faenskiego, ale to nas nie interesuje. Interesuje nas łaski, jakie zaczęły spływać z powodu tego obrazu. Ale na razie musiało dojść do jego intronizacji. Więc w kościele na Długiej ksiądz Orselli zbudował specjalny ołtarz, a arcybiskup i nuncjusz papieski był tym głównym celebransem uroczystości intronizacji obrazu, poświęcenia obrazu. No i nuncjusz tutaj, którego spowiednikiem był ksiądz Orselli, de Torres, przygotował taką niespodziankę, bo uzyskał bullę od papieża, która nadawała temu wizerunkowi Matki Bożej święto. Także był to taki prezent dla Orsellego, bo dopiero co intronizowany obraz już został ogłoszony jako specjalny obraz z własnym świętem. Proszę Państwa, czas szybko mijał i po roku okazało się, że Tatarzy przyciągnęli do Polski epidemię. Proszę Państwa, epidemia szerzyła się bardzo szybko, ponieważ to żołnierze po prostu zarażali się od Tatarów, przekazywali jak gdyby dalej i sytuacja była naprawdę groźna, bo zaraza w jakimś momencie już dochodziła do Warszawy. Weszła już na Mazowsze. Jak mówię, sytuacja była podobna jak w tej chwili. Tylko ten ocet, tylko okadzanie, żadnych środków. A o ile miasta włoskie są budowane nie tak ścisło jak
Warszawa, to było wiadome, że jeżeli dojdzie do Warszawy epidemia, to tutaj po prostu miasto się całkowicie wyludni. Dlaczego? Proszę Państwa, znajdujemy się na ulicy Świętojańskiej. To była najgłówniejsza arteria Warszawy, Starego Miasta Warszawy. Proszę Państwa, trudno to nazwać arterią, ale tutaj przychodzili ludzie, mieszkańcy, tutaj jeździły powozy. To był szalony ruch. A dlaczego? Dlatego, że ten mostek, przez który przechodzimy, żeby dojść do kolumny Zygmunta, tak zwany mostek gotycki, za tym mostkiem znajdowały się frety, czyli targi, czyli bazary, czyli zaopatrzenie w Warszawie. Więc musieli warszawianie, żeby coś kupić do jedzenia, w ogóle zaopatrzyć się, musieli wychodzić z miasta. Dlatego nie można było zamknąć bram miejskich, bo po prostu warszawianie padli z głodu. Miasto, Stara Warszawa, to tylko 10 hektarów. Dlatego są domy budowane tak wąsko, a wysoko, żeby na tak maleńkich działkach pomieścić jak największą ilość, dać możliwość zamieszkania jak największej liczbie ludzi. Proszę Państwa, magistrat był przerażony. Przerażony, bo o ile w 130 lat później Warszawę otoczyły wał Lubomirskiego i w bramach były gospody na kwarantannę i nie wpuszczano nikogo, kto nie przeszedł kwarantanny, o tyle w 1652 roku takich możliwości nie było po prostu. Czyli jedna osoba zarażona, która tutaj do miasta weszła, to zaraziłaby po prostu wszystkich. To by się rozwijało lawinowo. Proszę Państwa, w tym momencie ksiądz Orsenny, który notabene był uczestnikiem koronacji obrazu Matki Bożej Kwaeckiej, ksiądz Orsenny udał się do magistratu i powiedział, że on proponuje, aby zrobić podobną procesję pokutną, jak była w miejscowości Fańca. Magistrat się zgodził i ruszyła procesja z kościoła przy ulicy Długiej. Proszę Państwa, po tej procesji, one się odbyły trzykrotnie, zaraza wygasła. Proszę Państwa, my sobie nie zdajemy sprawy, co to było dla mieszkańców miasta. Gdyby w tym czasie znano fajerwerki, to prawdopodobnie by one były jakimś znakiem triumfu Matki Bożej. Matka Boża przeszła wzdłuż murów Starej Warszawy, tym płaszczem opiekuńczym, tak jak błagali warszawianie, zakryła możliwość wejścia zarażeń i rzeczywiście na Mazowszu nie zdarzył się od tego momentu żaden przypadek tej choroby. Ale choroba ma swoje prawa i szła dalej, rozwijała się zaraza. Doszła w następnym roku do Wilna. Ale to, co chcę tutaj powiedzieć, jest niesłychanie ważne, ponieważ to tak ewidentny cud, że magistrat miasta postanowił uhonorować Matkę Najświętszą Łaskawą za ten cud. I ufundował, proszę Państwa, koronę, nie tą, która jest na obrazie. Do historii tej korony z obrazu odsyłam do mojej książki Matka Boża, cud
nad Wisłą. Nowe wydanie będzie już na targach w kwietniu. Tą historię pomijam, bo musimy dojść do Bitwy Warszawskiej. To jest dla nas najważniejszy temat. W każdym razie Matka Boża otrzymała od ludu miasta dar, fotywną koronę i akt. To jest coś niesłychanego. Proszę Państwa, warszawianie obrali Matkę Bożą patronką stolicy, patronką Warszawy i strażniczką Polski. Dopiero, proszę Państwa, za 5 lat Matka Boża uzyska tytuł Królowej Polski. Więc w tym momencie Maria miała najszersze, że tak powiem, uprawnienia, jakie były możliwe, bo patronowała stolicy państwa i strzegła całego kraju. W tym akcie, akt w Warszawie, napisano, że tak jak Matka Boża skruszyła tutaj tą zarazę, zniszczyła zarazę, tak na pewno ma moc skruszyć wszystkich wrogów Polski. O tym musimy wiedzieć i pamiętać, bo to umocowanie sprawiło, że w 20 roku Matka Boża jako strażniczka Polski, wzywana przez lud Warszawy, mając to umocowanie, wygoniła swoim zjawieniem się bolszewików. Jest to jedyny taki cud na świecie, aby dwukrotnie w ciągu 2 dni Bogurodzica ukazała się publicznie, publicznie. Do tego za chwilę dojdziemy, ale tutaj chcę, z uwagi na tego koronawirusa, chcę jak gdyby podkreślić te procesje, tą możliwość błagania kogoś, kto może taką zarazę powstrzymać, może doprowadzić do tego, że ominie straszliwy los mieszkańców miasta. Proszę Państwa, jak mówię, po roku Matka Najświętsza, po roku zaraza dotarła do Wilna i biskup Jerzy Tyszkiewicz wysłał umyślnego do Warszawy, bo już sława tego cudu się rozniosła po całej Rzeczpospolitej, z prośbą o replikę obrazu. Także malarz tutaj wykonał tą replikę z uwagi na to, że było bardzo mało czasu, bo w Wilnie ludzie umierali jak muchy. Matka Boża ma na skroniach koronę. Nie było czasu na malowanie aniołków i jest to namalowana właśnie ta korona, którą otrzymała Matka Boża od warszawian, czyli królewska korona, ośmioobłękowa, zakończona małym globem ziemskim z krzyżem. Proszę Państwa, kiedy obraz dojechał do Wilna, arcybiskup Tyszkiewicz zarządził 40-godzinne nabożeństwo, procesję. Obraz został namalowany na tylnej ścianie kościoła świętego Piotra i Pawła na Antokolu, co osobiście widziałam, jak również obraz Matki Bożej Łaskawej w samym kościele, tuż przy ołtarzu z lewej strony. I proszę Państwa, zaraza również tam wygasła. Matka Boża jest najhojniejsza. Jest najhojniejszą z matek, bo jako królowa nieba ma po prostu takie możliwości i ocaliła również Wilno. Proszę Państwa, mijały lata i podobna sytuacja, a jeszcze chcę nadmienić, że Matka Boża Łaskawa została przez magistrat Wilno obrana patronką tego miasta. W 1774 roku podobna sytuacja była w Krakowie. Również Matka Boża
się tam pojawiła na wniosek burmistrza, który prosił, który sprowadził replikę obrazu. Replika obrazu też chodziła procesyjnie, została również wymalowana na ścianie od strony ulicy Floriańskiej, Bazylki Mariackiej i również została obrana patronką Krakowa. Także Matka Boża od zarazy patronuje trzem stolicom Polski. W Warszawie, Nowej Stolicy, Krakowowi, Starej Stolicy i stolicy Litwy, Wilnu. Proszę Państwa, jak widzimy, wystarczy tylko prosić, a łaski są po prostu, czekają na wylanie. Proszę Państwa, przyszedł czas zaborów i Polska utraciła suwerenność. No, jak nie było właściwie nadziei na to, że kiedykolwiek ta suwerenność, nasza państwowość zostanie odbudowana. Ale Matka Boża nie pozostawiła swojego ludu bez nadziei. Proszę Państwa, już powinna przejść do proroctwa dotyczącego Bitwy Warszawskiej, które się w pełni sprawdziło, bo Matka Boża zapowiedziała właśnie cały przebieg zdarzeń, ale nie mogę się oprzeć, żeby nie powiedzieć o historii związanej z Matką Bożą Królową Polski. Jak to się stało, że Maria Łaskawa została z tytułem strażniczka Polski, a mamy królową Polski. To jest też niesłychanie ważne, bo świadczy o tej miłości, którą Maria ma dla naszego narodu. I dlatego są te cudowne cuda, te oszałamiające po prostu zdarzenia, które świadczą o tym. Proszę Państwa, w 5 lat po utronizacji Matki Bożej strażniczką Polski w Kościele na Długiej do Polski weszli Szwedzi. Nie mieliśmy szczęścia do 3 królów Wazów, ponieważ oni się czuli Szwedami i bardzo na pierwszym miejscu mieli, że tak powiem, skierowaną uwagę na możliwość odzyskania tronu szwedzkiego. Polska została zaatakowana przez Szwedów. Dlaczego? Dlatego, że skończyła się wojna 30-letnia i ogromne wojsko, które miał król szwedzki, musiało być żywione, musiało być wypłacane żołd, a na to króla nie było po prostu stać. Więc najprostszym rozwiązaniem było rzucenie tego wojska na Polskę. I rzeczywiście zaczęła się potworna grabież. Grabież, która nie miała historii po prostu odpowiednika. Żołnierze szwedzcy wpadali nawet do wiejskich domów, do zagród i, proszę Państwa, wyrywali gospodyniom cnowe talerze, sztuczce, po prostu grabili wszystko. Nie mówiąc już oczywiście o rzeczach cennych, tak jak chociażby srebrna trumna świętego biskupa Stanisława, która znajdowała się na Wawelu. Grabiono wszystko, kościoło gałacano złotów. No po prostu była to jedna wielka grabież. Jak wiemy, Polacy poddali się pod liście, wszędzie rozbrzmiewały okrzyki wiwat Karolus Rex. Wszyscy Polacy myśleli, że to będzie nowy, dobry, wspaniały król. No,
się, bo nigdy zaborca nie... Dlatego jest okupantem, żeby kraj ograbić, a nie żeby go budować. I proszę Państwa, król Jan Kazimierz udał się na wygnanie, bo został opuszczony przez, jak mówię, wojsko się poddało. Nie miał po prostu kim walczyć, więc na Śląsku wystosował list do papieża, w którym błagał o pieniądze i błagał o żołnierzy, żeby mógł z tymi Szwedami podjąć walkę. I proszę Państwa, zdarzyła się rzecz zupełnie niesamowita dla króla, bo papież mu napisał: pieniędzy nie da, wojska nie da. A co radzi? Macie Matkę Bożą, do niej się zwróćcie. O co chodziło? Ponieważ 47 lat wcześniej Juliusz Mancinelli, Włoch, jezuita, który mieszkał w Neapolu, to bardzo, że tak powiem, wysoko postawiony jezuita, bo i rektor, i ambasador, po prostu wspaniała postać, miał widzenie Matki Bożej, którą powiedziała mu, że bardzo ukochała Polskę i chciałaby zostać królową Polski. No po prostu, słuchajcie Państwo, gdzie Polska, gdzie Kraków, gdzie król, a gdzie Neapol? Ojciec Mancinelli poczuł, że po prostu musi tą wiadomość osobiście zanieść do Krakowa. Przed tym pisał do księdza skargi z powiernika królewskiego, aby opisać całą sytuację. W międzyczasie były badania kanoniczne, czy to widzenie było prawdziwe, czy mu się nie zdawało. Uzyskał zgodę swojego zakonu i proszę Państwa, ruszył do Polski. Ruszył do Polski na piechotę, ponieważ innych środków jako zakonnik po prostu innymi środkami jak własne nogi nie dysponował. Po dwóch latach dobrnął do Krakowa, powtórnie miał widzenie Matki Najświętszej przy grobie świętego biskupa Stanisława, którego utwierdziło w tym, że to jest jego misja. Ma przekazać królowi to, że Matka Boża życzy sobie być królową Polski. I proszę Państwa, doszło do audiencji i podczas tej audiencji wszystko wyłożył ojciec Mancinelli. Najpierw po włosku król Zygmunt IV Waza znał język włoski. Najpierw po włosku, potem po łacinie, żeby wszystko zrozumieli, prawda, zgromadzeni wokół kościelny notatlet. I proszę Państwa, oczekiwał jakiejś reakcji. Reakcji nie było. Wszyscy historycy jednakowo podkreślają charakter króla Zygmunta, który był osobą, która się absolutnie nie chciała z nikim dzielić władzą. Po prostu żadna sugestia, która wyszła od kogoś z boku, nie była akceptowana. Tylko to, co on sam wymyślił. Proszę Państwa, król Zygmunt nie wypełnił prośby Matki Bożej. Nie zrobił to też jego syn Władysław IV. I dopiero kolejny syn, czyli król Jan Kazimierz, w sytuacji przymusowej został zmuszony okolicznościami do wybrania, do mianowania Matki Bożej królową Polski. Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy, ja to dokładnie opisuję w książce, na lata, które dzieliły panowanie Zygmunta
wazy z Janem Kazimierzem, ja tam wymieniam listę błędów, jakie królowie z rodziny wazów popełnili, jakie ich spotkało po prostu klęski, jak nie potrafili wykorzystać zwycięstw i jak doprowadzili Polskę Batorego do upadku. Więc to taka była mała dygresja, żebyśmy wiedzieli w ogóle skąd Matka Boża, w jaki sposób została wybrana na własne życzenie, ponieważ niezwykle nas kochała. Proszę, nas Polaków kochała. Mamy rok 1918. Przepraszam, jeszcze 47 lat wcześniej Matka Boża, tak jak powiedziałam, zjawia się w Wandzie Malczewskiej, Słudze Bożej i prorokuje. Daje otuchy przez jej usta narodowi. Mówi, że Polska odzyska niepodległość. I żeby się przygotować, bo zaborcy, jak tylko Polska odzyska niepodległość, dawni wrogowie ruszą na Polskę, ale moja młoda armia, moje imię walcząca, pokona ich i zwycięży. Ja jej dopomogę. I te słowa się sprawdziły, co do Joty. W 18 roku Polska odzyskuje niepodległość. Jest to listopad, a pod 11 listopada, a 18 listopada Lenin wydaje dekret, na podstawie którego w styczniu rusza akcja Wisła, czyli atak bolszewickich żołnierzy na Polskę, ponieważ Lenin sobie wymyślił, że Polska będzie kolejną republiką radziecką. I proszę Państwa, zaczyna się niewypowiedziana nigdy wojna. Cały rok 1919 toczą się walki, w roku 1920 praktycznie w lipcu pada Białystok i bolszewicy są coraz bliżej Warszawy. Wiozą ze sobą chorągwie, na których jest napis Warszawa nasza. Mają wydane właśnie w Białymstoku, bo tam komuniści wydrukowali w ich drukarniach odezwy, mają już odezwy do ludu Warszawy. A wszystko jest przygotowane do zajęcia stolicy Polski. Co więcej, jest już uformowany rząd Nowej Republiki Radzieckiej. Proszę Państwa, wiemy o tym bardzo dokładnie ze świadectwa księdza kanonika Mieczkowskiego, u którego na plebanii w Wyszkowie właśnie ten przyszły rząd, a właściwie niedoszły rząd, miał swoją kwaterę. Jest, proszę Państwa, lipiec 1920 roku i Polacy się cofają. Jeżeli mówię, że dochodzą już do Wyszkowa, to znaczy, że są bardzo blisko stolicy. W tej sytuacji generał Sikorski wydaje dekret, wydaje rozkaz, w którym pisze, że każdego dezertera, każdą osobę, która nie wykona rozkazu, czeka sąd polowy i jedyna możliwość.
była kara, to jest kara śmierci. Rozkaz dotyczy również oficerów. Dlaczego? Proszę Państwa, za chwilę był czas na, nadchodzi czas żniw. No co tu dużo mówić, żołnierze polscy, no z poboru, no z ogłoszonego poboru byli w dużej mierze rolnikami i po prostu te dezercje to była chęć powrotu, żeby dokonać żniw. Rozkaz był ściśle określony. I oficer, i szeregowy, zwykły żołnierz zostaną rozstrzelani przy niewykonaniu rozkazu. To jest niesłychanie ważne, ponieważ dwie osoby, które są żertwami ofiarnymi i których ofierze życia zawdzięczamy, ocalenie Warszawy i zjawienie się Matki Bożej, właśnie te rozkazy przekroczyły, ale były to świadome żertwy ofiarne. Proszę Państwa, jak mówię, w sierpniu bolszewicy 13 sierpnia po 7 atakach zdobyli wreszcie Radzymin, czyli są na przedpolu Warszawy. Z kolei generał Hachanian razem ze swoją brygadą czai się od strony Wołomina, bo chce wyjść do Warszawy od strony Pragi, powtarzając manewr generała Paskiewicza z czasu powstania listopadowego. Jest pewien sukcesu, ponieważ wie, że te tereny są bronione przez Legię Akademicką. Co to znaczy? To znaczy przez ochotników, którzy mają po 17, no maksimum 20 lat, to są gimnazjaliści, to są studenci pierwszych lat studiów i to są ludzie, którzy nie mają pojęcia o rzemiośle żołnierskim. To są młodzi ludzie, to są chłopcy. Ich, że tak powiem, wdrożenie do rzemiosła żołnierskiego trwało 3 dni. Uczyli się, proszę Państwa, obsługiwać broń. Obsługiwać, co nie znaczy, że umieli strzelać, bo celny strzał wymaga no, wielogodzinnych ćwiczeń, ćwiczenia oka, ćwiczenia ręki, bo kolba bije w ramię. Po prostu zawód żołnierza wymaga co najmniej rocznego przygotowania, a oni mieli, chłopcy mieli 3 dni na stanie się żołnierzami, więc Hachanian wiedział, że jak wejdzie od strony Wołomin, Osłup, Leśniakowizna, przyjdzie tamtędy, to tych młodzików po prostu zmiecie. Tym bardziej, że on posiadał karabiny maszynowe. Jego brygada posiadała karabiny maszynowe, a nasi młodzicy mieli tylko karabiny, z których nie umieli byli w stanie, może trzeba tak to powiedzieć, byli w stanie strzelać, ponieważ huk wystrzałów, cała atmosfera po prostu zmagań tych żołnierzy spowodowała, że byli spanikowani. Trudno się dziwić, bo żeby zostać żołnierzem, trzeba się tego pułapu uczyć, a oni mieli 3 dni. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do tego cudownego wydarzenia, którego autorką, że tak to powiem, była właśnie Matka Boża Łaskawa. Musimy rozpatrzyć te dni przed jej zjawieniem się. Co się zdarzyło
między 8 sierpnia a 15 sierpnia, kiedy Matka Boża przepędziła w Olszynie. Proszę Państwa, Episkopat Polski był cały czas z narodem. Był akt ofiarowania Najświętszemu Sercu Jezusowemu Polski. Było ponowne obranie Matki Bożej Częstochowskiej Królową Polski. Od przemienienia pańskiego do 15 sierpnia do święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny była nowenna i wszystkie kościoły miały być otwarte i miała być adoracja przy Najświętszego Sakramentu. Od przemienienia do święta, do 15, do święta Matki Bożej. Naród korzystał z tych możliwości modlitwy. Przyjechał do Warszawy lord Vincent Avernon, który był członkiem misji brytyjskiej. Przyjechał w sierpniu właśnie, po 8 sierpnia, po 6 sierpnia. Proszę Państwa, wysiadł na dworcu w Warszawie, tam gdzie teraz jest rotunda, i miał przejechać do Alei Róży, gdzie była siedziba misji brytyjskiej. Proszę Państwa, ten mały odcinek, który można przejść spokojnie w ciągu 20 minut wolnym krokiem, a wewnątrz jechał samochodem 2 godziny. Dlaczego? Dlatego, że przez ulicę przechodziły procesje. Procesje z feretronami, ze sztandarami, z pieśniami, bo naród błagał strażniczkę polską, patronkę Warszawy o ratunek. To nie były żarty. W tych dniach już słychać było za Wisły kanonadę bolszewickich ciał podczas walk o Radzyminu wcześniej, prawda? Także atmosfera w Warszawie była bardzo przygnębiająca, tym bardziej, że z Wyszkowa i innych miejscowości do miasta ciągnęli uciekinierzy, więc ulice były pełne bydła, które włościanie po prostu pędzili, żeby nie padły pastwą, zostały przez bolszewików po prostu zabite. A bolszewicy obchodzili się z Polakami w sposób tragiczny. Ja o tym piszę w książce, ale cytuję po prostu tych pisarzy, którzy byli naocznymi świadkami. Jest w gazecie warszawskiej, cytuję wypowiedź burmistrza Radzymina, który napisał, że Radzymin i też zdjęcia są tam publikowane, że w Radzyminie dosłownie nie został, domy wszystkie zostały zburzone, wiele zgwałconych kobiet zamordowano, zostały obrabowane wszystkie sklepy, wszystkie apteki, szpitale, ponieważ bolszewicy szukali spirytusu i środków na choroby weneryczne. Także to był rozbój, to było coś strasznego i kanonik Mieczkowski z Wyszkowa napisał tak, że Warszawa nie ma pojęcia, co by ją spotkało, gdyby ta horda tutaj wkroczyła. Nie można się było spodziewać czegoś innego, skoro Hawaniak i inni przywódcy, dowódcy wydali nie tylko zgodę na, nie tylko przydział pieniędzy w carskich złotych rublach, nie wiem jakim cudem, ale mieli dostać carskie złote ruble za zdobycie Warszawy, ci, którzy pierwsi wejdą,
Wyszkowie pisał ksiądz